w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. A przed nami zwyciężczyni już naprawdę w pięknej gali. Gratuluję urody, Sandra, naprawdę fajnie. A jeszcze lepszego boksu. Naprawdę bardzo mi się podobała twoja walka. Co możesz powiedzieć o swojej przeciwnicy? Czy ją znałaś, czy może już boksowałaś z nią, czy był to wasz pierwszy pojedynek? Nie znałam mojej przeciwniczki wcześniej. Tak jak pan mówi, to był nasz pierwszy pojedynek. Pierwszy raz się spotkałam z tą zawodniczką. Co mogę powiedzieć o pojedynku? No zawsze pierwsza walka jest najtrudniejsza. Ja też trochę byłam jeszcze troszeczkę spięta. No zawodniczka wymagająca, biła mocne doły, na co ja odpowiadałam jednym ciosem górę, no i punkt przychodził na mnie. No na pewno, piękne akcje na górę, bardzo, bardzo się podobały kibicom. A parę dołów naprawdę mocnych ze strony twojej przeciwniczki, kondycyjnie również świetnie przygotowana, ty jednak naprawdę dałaś pokaz pięknego boksu i tylko się cieszyć z tego chyba. Dziękuję. Tak, przeciwniczka biła rzeczywiście mocne doły, ale to wszystko było na bloki, także nic mi nim nie zrobiło. Łokcie nie bolą? Nie. No to fajnie. A jeżeli chodzi o walkę półfinałową, jakie plany masz? Czy znasz, powiedzmy, tą przeciwniczkę? Nie. Węgierka wyższa chyba troszeczkę od ciebie? Tak, chyba troszeczkę wyższa. Widziałam tutaj ją pierwszy raz, jak walczy. No nie wiem, zobaczymy, jak to się będzie układało w walce. Na razie nie będę nic mówić. Ja myślę, twoje dynamiczne akcje tutaj zdadzą egzamin i w sobotni finał będzie wspaniały chyba, co? Mam nadzieję, że tak. Do klubu jesteś, ile lat boks trenujesz, co ciebie zachęciło do uprawiania tej dyscypliny sportu? Jestem z klubu Boxing Kielce. No boks od całkiem niedawna, dlatego że wcześniej trenowałam kickboxing i przeszłam z kickboxingu na boks. Wcześniej się pojawiałam tylko na Mistrzostwach Polski, nie jeździłam tak regularnie na boks. A teraz od tego roku już zaczęłam uczestniczyć we wszystkich zgrupowaniach, zawodach. No i zobaczymy, jak to się potoczy. A jeżeli chodzi o zajęcia kadrowe, trener Leszek Piotrowski, very good? Nie, dobrze, jest na kadrze, jest naprawdę dobrze. Treningi mocne, wymagające, co zresztą widać później po przygotowaniach dziewczyn w ringu. No naprawdę, kondycyjnie chyba jesteście świetnie przygotowane, taktycznie również, ale twoje indywidualne cechy mi imponują naprawdę. Ta zadziora taka jesteś, że aż fajnie się patrzy, no. Jeszcze to bardziej wytrenuję, to może jeszcze będzie lepiej. No to fajnie. A co do przygotowań kondycyjnych, to mieliśmy obóz w Czyrku kondycyjny, później mieliśmy następny obóz już taktyczny, szybkościowy, także naprawdę kadra jest przygotowana bardzo dobrze. Czyli specjalnie jechaliście z formą, tak popularnie mówiąc, stricte na Mistrzostwa Unii Europejskiej, mam rozumieć? Tak, tak. Jest to, było specjalnie przygotowane pod Mistrzostwa właśnie Unii Europejskiej, no a później już na Mistrzostwa Europy. A jeżeli chodzi o eliminacje przedolimpijskie, kiedy ruszacie? No chyba to są Mistrzostwa Świata, będą dopiero chyba eliminacje, także dopiero no, za rok są Mistrzostwa Świata. Czyli w przyszłym roku będą w 2012 Mistrzostwa Świata i to już jest eliminacja olimpijska, prawda? Tak, tak, ale cały czas kadra pracuje, także myślę, że dziewczyny sobie świetnie poradzą. Jak długo spędzasz czas na zgrupowaniach? W ciągu roku? No ja teraz niedawno zaczęłam, także... A dziewczyny? No dziewczyny, no ciągle praktycznie. Nie, no ale może macie jakieś przerwy i... Nie, są przerwy na wypoczynek, ale przed startami, tak jak mówię, ćwiczymy formę, kondycję i wtedy nie ma czasu na jakiś tam odpoczynek.